Wczoraj podczas bestsellerów Empiku, gdy Maria Sadowska odbierała nagrodę za najlepszy film Dziewczyny z Dubaju, zaprosiła też spontanicznie na scenę Dodę. Wyniknęła taka sytuacja, że Doda stwierdziła, że chyba nie może się wypowiedzieć i dzisiaj czytamy komentarze no, internautów, głównie, że ten TVN to chyba nie są takie wolne media. Ty tego wczoraj nie komentowałaś ze sceny. Jak w ogóle oceniasz tę sytuację? Z igły widły czy nie? Dziś rano dostałem kilka prywatnych wiadomości, często bardzo niemiłych, od ludzi, którzy mówili, czy tam pisali, dlaczego pan nie dopuścił Dody do głosu, dlaczego pan jako prowadzący nie spowodował, że ona mogła stanąć przed mikrofonem i coś powiedzieć. I tak się zastanawiam, czy ja byłem na innej gali, czy ci ludzie tego nie widzieli i podniecają się jakąś aferą, czepiąc informacje z trzeciej ręki. Bo jak ktoś to oglądał, to wie, że tam fizycznie mnie nie było. Bo akurat w tym momencie, kiedy prowadzący wręczali nagrodę Marysi Sadowskiej i byli sami na scenie, ja przechodziłem za kulisami na zupełnie inną lokację, więc dowiedziałem się o tej historii rano z mediów. Więc dobrze jest, zanim ktoś wyciągnie szabelkę i zacznie nią wymachiwać, przynajmniej się zastanowić, czy robi to w słusznej sprawie. Natomiast odpowiadając na twoje pytanie, wydaje mi się, że albo doszło tam do pewnej niezręczności i wręczający nagrodę jako ludzie niezbyt doświadczeni scenicznie za szybko pogalopowali dalej, nie dając Dodzie się wypowiedzieć, co oczywiście jest mocno niefortunne i nie powinno się zdarzyć. Albo był to jeden z performansów Dody, gdzie stwierdziła, że ja tu chyba się nie mogę wypowiadać w tej stacji, nawiązując do słynnego bana, którego miała za czasów Edwarda Miszczaka, który teraz jest już historią i nikt Dodzie w TVN-ie, z tego co wiem, skrzydeł nie krępuje i może do nas przyjść i być naszym gościem i z przyjemnością ją, że tak powiem, zaprosimy i przyjmiemy w te progi, jeśli zechce. Więc robienie z takiej sprawy jakiejś gównoburzy jest tylko w interesie tych, którym się potem ładnie i celnie, acz kłamliwie sformułowane nagłówki dobrze klikają.